Witam serdecznie. Nazywam się Jarosław Urbanowicz. Jestem pastorem Kościoła Chrześcijanina Sobotniego w Brennej. Jesteśmy obecni na YouTube i Facebooku, gdzie więcej możesz dowiedzieć się o nas i naszej działalności. Początki zboru w Brennej sięgają lat 30. XX wieku. Staramy się być wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i tak jak On, nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują. Pamiętając o dobroczynności zarówno w stosunku do ludzi ze zboru, jak i lokalnej społeczności. Organizujemy wycieczki zborowe, pikniki rodzinne, spotkania dla rodziców, małżeństw i młodzieży z tematycznymi wykładami. Cyklicznie odwiedzamy pensjonariuszy zaprzyjaźnionego domu starców. Niesiemy też pomoc podopiecznym z domu dziecka. Kładziemy duży nacisk na rozwój grup domowych, które mają naprawdę duży potencjał integracyjny i misyjny w działalności zboru. Zapraszam Cię na nasze spotkania uwielbieniowe, gdzie w modlitwach i pieśniach chcemy oddać cześć naszemu Stwórcy. Transmitujemy nasze nabożeństwa online przez internet. Jeżeli czujesz, że to dla Ciebie, serdecznie Ciebie zapraszam. Ty jesteś Wszechmogący, Twój blask jaśniejszy jest niż słońce. Twa miłość wielka jak ocean, jej nie dorówna nic. Ty jesteś Wszechmogący. Kilka lat temu w moim sercu zrodziło się ogromne pragnienie. Chciałam pomagać ludziom i mówić im o Jezusie. Dlatego jako zbór postanowiliśmy wesprzeć pobliski dom dziecka. Początkowo miało to być jednorazowe wyjście ze świadectwem, uwielbieniem i rozdaniem dzieciom Nowego Testamentu. Na jednym spotkaniu jednak się nie zakończyło. Bóg miał dla nas o wiele większe plany. Nasze kontakty i współpraca nabierały tempa. Misja w domu dziecka stała się tradycją w naszym zborze i sprawia nam ogromną radość. Organizujemy różne zbiórki na potrzeby domu dziecka, a także zapraszamy ich na nasze chrześcijańskie obozy młodzieżowe i kolonie. Dodatkowo Bóg pobłogosławił mi pracą w tym miejscu, więc mogę zaangażować się jeszcze bardziej i na co dzień w praktyce pokazywać im miłość Boga. Ja jestem Wiktoria. Dzień dobry, ja jestem Bartek. Prowadzimy misję dla dzieci. Nasz pomysł wziął się od organizacji Generacja Plus, z którą działamy misyjnie podczas wakacji i tworzymy między innymi kluby dla dzieci. Celem tych klubów, oprócz rzeczywiście dobrej zabawy, jest pokazanie chrześcijaństwa, które jest ciekawe, inspirujące oraz łatwo dostępne dla wszystkich. Widziałam potrzebę i duże pragnienie dzieci, aby takie akcje nie były tylko przez wakacje, ale cały rok. Postanowiłam modlić się o to. Gdy zaproponowaliśmy jednej dziewczynce wyjazd, okazało się, że kilkanaście innych dzieci chce z nami jechać. Oczywiście Bartek w pięcioosobowym aucie chciał przewieźć 10 dzieci. Bez przesady. Jakoś załatwiliśmy auta i pojechaliśmy. Właściwie to jeździmy do dzisiaj co tydzień na wycieczki do kościoła. Razem jemy obiady, razem się bawimy, modlimy. Po prostu razem dobrze spędzamy czas. Początkowo trudno było nam egzekwować trzymania się ustalonych zasad, na przykład nie wymuszania wszystkiego krzykiem. Ale docieramy się tak jak w rodzinie i jest coraz lepiej. Uczymy się wzajemnie. Ostatnio 7-latka pokazała mi, czym jest wiara. Zniknął jej tablet i wszystkie dzieci mówią, że jeden chłopak jej ukradł. Natomiast ona, że przecież modli się za niego i nawet jeśli tak jest, to kiedyś odda. Powinieneś się chyba od nich uczyć. Ty jesteś Bogiem, mnie nie nam, lecz Tobie cześć. Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Wszechmogący. Nasz zbór rozwija się bardzo dynamicznie. W przeciągu 2-3 lat liczba członków uległa podwojeniu. Licznie odwiedzają nas goście. Dużą część zboru stanowią dzieci i młodzież,
które mają swoje potrzeby. Ja wiem, że kościoła nie tworzą mury, ale potrzebujemy nowego miejsca. Potrzebujemy nowego budynku, który zaspokoi rosnące potrzeby i zapewni warunki do rozwoju. Miejsce, w którym się obecnie zgromadzamy, jest dla nas zbyt ciasne. Zaczyna brakować nam miejsca. Potrzebujemy pokoju na szkółki dla dzieci, odpowiedniej ilości toalet, pokoju do rozmów z pastorem, pomieszczenia na poczęstunek. Nie chcemy, by brak miejsca był przyczyną braku rozwoju naszej społeczności. To wszystko jest nam niezbędne do tego, by lepiej działać misyjnie i zapewnić członkom zboru i odwiedzającym nas gościom odpowiednie warunki do tego, by skupić się na tym, co najważniejsze.